Dzień dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Przewodnika po Bloodborne. W tym odcinku, moi drodzy, zajmiemy się starym Yharnam i pokonamy kolejnego bossa, jakim jest Bestia Żądna Krwi. Jest to zdecydowanie boss, który potrafi sprawić, że odpuścicie sobie Bloodborne'a na dobre i nie wrócicie do niego z powrotem. Bo tak było w moim przypadku, tak było w przypadku kilku moich znajomych. Ten boss potrafi naprawdę napsuć ludziom krew. Aczkolwiek znalazłem dwa takie sposoby, które faktycznie sprawią, że ten boss będzie łatwiejszy niż Bestia Kleryka. Tak szczerze mówiąc. Nie żartuję w tym momencie. Naprawdę, uwierzcie mi, tego bossa da się bardzo łatwo w kilka sposobów pokonać. Anyway, zanim ruszymy się do starego Yharnam, przydałoby się tutaj wykorzystać wszystkie dusze, które mamy. Na początku sobie wbijemy jeszcze jeden punkt do broni. Wbijemy sobie broń na plus 3 rozprowacza. Dzięki czemu zyskamy jeszcze dodatkowe miejsce na klejnot. W tym razie wystarczy, nie potrzebujemy więcej wbijać, poza tym tak czy siak nie mamy podwójnych odłamków. Chyba, tak w ogóle nie mamy, dokładnie. Poza tym, z racji tego, iż wbiliśmy na plus 3, to mamy kolejne miejsce na klejnot krwawy, to możemy dodać sobie gniewny krwawy klejnot, który da nam atak fizyczny plus 1,1% więcej i przy okazji jeszcze HP będzie nam cały czas rosnąć. Plus 1 na sekundę bodajże. Wykorzystam jeszcze część duszy, aby kupić sobie latarnię, żeby faktycznie, żebyście wszystko widzieli. To się akurat całkiem przydaje, możemy sobie właśnie tutaj przypisać do paska pod touchpadem. Gdzie jest latarnia? Przecież kupiłem. Tu jest. Wrzucamy sobie na pasek, odpalamy i po prostu przypaskujemy latarnię. I to nam daje jakieś tam minimalne światło. Całkiem spoko. I do starego Yharna, moi drodzy, przyda nam się jeszcze pochodnia. Niektóre stwory, które tropią, śmiertelnie boją się płomieni i to naprawdę w tym miejscu będzie dla was mega ciekawa i przydatna rzecz. Zobaczycie sobie za chwilę. Dobra, mając to wszystko przygotowane, możemy ruszać. Stary Yharnam. Od razu po przebudzeniu się stary Yharnam, warto sobie tutaj skoczyć za tą ściankę. I w tych dzbankach byłby przedmiot, jeśli jeszcze nie podnieśliście go. Jest to kolejny ostry koktajl z krwi. Ten koktajl się mega przydaje na następnego bossa. Jeśli faktycznie chcecie zcizować bossa, to ten koktajl będzie wam jak najbardziej przydatny. No i musimy przejść teraz tutaj przez bramę. To miasto od dawna jest opuszczone, tropiciele nie są tu mile widziani. I tak też faktycznie jest. Mimo, że możemy to przeczytać, to gra nam sugeruje, że i tak możemy otworzyć drzwi. Stąd też łamiemy całkowicie ten przepis. I wychodzimy. Dzień dobry. You there? Hunter! Didn't you see the warning? Turn back at once. Old Yharnam, burned and abandoned by men, is now home only to beasts. They are of no harm to those above. Turn back. To jest Jura. Jura jest to też łowca, tropiciel, który już nie ma dostępu do snu tropiciela. On znajduje się dokładnie w tamtym miejscu, na tej wieży. Jest taki duży minigun i on właśnie stoi na tym miniganie. On będzie do was z tego minigana strzelał, stąd też ta część, ta lokacja może być troszeczkę problematyczna. Aczkolwiek ja wam pokażę, jak to łatwo i w miarę sympatycznie zrobić. Jurę możecie zabić teraz i przestanie do was strzelać z karabinu, z minigana. Albo możecie zrobić to troszeczkę w inny sposób, czyli podejść od niego od tyłu za jakiś czas, jak pójdziemy do jednej opcjonalnej lokacji. Ja osobiście zrobię to drugą wersję, pokażę wam też oczywiście pierwszą, jak to zrobić szybko, bezboleśnie i w miarę łatwo. Aczkolwiek nadal mimo wszystko polecam drugą wersję ze względu na to, że dowiecie się co nieco o lorze przy okazji tego miejsca. Dlaczego nie chcę tutaj widzieć żadnych tropicieli, co tu tak właściwie się dzieje. I czemu Jura Hunter, tropiciel, chce zabić nas, a nie bestie, które tu się znajdują. O tym też dopiero za jakiś czas. Polecam oczywiście wyciągnąć sobie pochodnie, przyda wam się w tym miejscu. Tam, jak pójdziemy sobie przez ten most, to będziemy progresować level. My na chwilę obecną pójdziemy sobie na prawo. Od razu uwaga, bo tutaj znajduje się Wandering Nightmare. Czyli kryształowy jaszczur. Zabijcie go. Nie zeskakujcie na dół jeszcze. Bo tu po lewej stronie mamy do zebrania krwawy odłamek kamienia. Teraz możemy zeskoczyć. Kolejne odłamki krwawego kamienia. Już mamy 4 dodatkowe. I teraz musimy zejść na dół. Polecam zeskoczyć na dach. I teraz tutaj na lewo
jeszcze niżej. Okej, po zejściu już widzimy nowych przeciwników. Są to bestie, tylko te mają na sobie kaptur, dlatego tym bestiom nasza pochodnia nie szkodzi. W żaden sposób, nie boją się tej pochodni, po prostu będą nas atakować. Jak wyjdziemy z portem na górę, to będą też takie tego typu bestie, ale bez kapturów. I na nich ta pochodnia działa genialnie. Jest też pułapka, po prawej stronie mamy jednego, po lewej stronie mamy kolejnego. Stąd też jeśli pójdziemy po prawego, to ten nas zatokuje w plecy. Polecam na początku zabić tego. Teraz możemy sobie zlikwidować kolejnego. I to jest też dobry moment, moi drodzy, żeby zmienić seta. W tym miejscu właśnie te bestie w kapturach nakładają na nas truciznę. I boss tej lokacji nakłada na nas truciznę. Stąd też, tak jak wspominałem wcześniej, jeśli jeszcze nie kupiliście, kupcie sobie cały set Gascoina. Przyda wam się w tym miejscu. Mam mniej odporności na fizyczne, ale jeśli spojrzymy sobie na statystyki, odporność na powolną truciznę ma 52 sama zbroja, gdzie poprzedni nasz set miał 17 tylko. Stąd też ten set jest mega, mega przydatny do tego miejsca. I w tym miejscu znajduje się pochodnia tropiciela. To jest taka sama pochodnia jak ta, którą posiadamy, aczkolwiek troszeczkę się różni. Mianowicie, zwykłej pochodni nie możemy ulepszać w ogóle. Ma deskalowanie od tajemnej mocy, a jeśli chodzi o pochodnię tropiciela, to nie dość, że na starcie już ma dwa razy więcej obrażeń, to dodatkowo jeszcze ma deskalowanie od mocy tajemnej oraz można ją ulepszać. Możecie ją zrobić na plus 10. Jeśli chcecie grać sobie pochodnią całą grę, śmiało, nie ma problemu. Ja przeszedłem raz z pochodnią samą grę. Jest to zdecydowanie trudny challenge. Wracamy się tutaj, gdzie spadliśmy wcześniej na dół i zeskakujemy jeszcze niżej. Tutaj mamy bramkę, niestety jej nie otworzymy z tej strony. To jest skrót od dalszej części levela aż do tej całej lampy, slash ogniska. A idąc tutaj prosto dalej, chodzimy po schodach i po drabinie wracamy na samą górę. Na sam początek starego jarnu. Na szczycie tej wieży znajduje się rosa do zebrania. Polecam oczywiście zebrać. I teraz możemy progresować level. Zanim przejdziemy jeszcze przez most, po lewej stronie mamy w rogu przedmioty. Są to fiolki krwi. I na moście pojawi się kolejny nowy przeciwnik. Właśnie jest to ta bestia. Jak widzicie, mając pochodnie, boi się nas, przez co no mamy dużo łatwiej, jeśli chodzi o walkę z nimi. Stąd też pochodnia w tym miejscu jest genialna. I tych bestii jest tutaj mnóstwo. Większość z nich chowa się w tych całych tutaj, w tej całej parze, czy też nie spala, tylko po prostu no dym, który unosi się z tych spalonych ciał. Tutaj nawet za tą chmurą widać oczka takie białe świecące się. Możemy zaznaczyć, on podejdzie. Czasami pierwszy atak zaatakuje, a potem zaczną się znowu zasłaniać. Zasłaniać swoją mordkę, bo mamy pochodnie w ręku. Nie wszystko posiadanie pochodni jest tutaj genialne. Pójdźmy sobie na lewo. Tutaj znajduje się kolejny ta bestia z kapturem. Ona się nie boi ognia, pamiętajcie. I ona też zatruwa. Stąd też polecam właśnie set Gascoina. No i w rogu mamy kolejną rosę. Skręcimy sobie raz jeszcze na prawo, tu gdzie zabiliśmy bestię, bo ponownie za budynkiem mamy do zebrania kolejny item. Są to dwa odłamki krwawego kamienia. Teraz schodząc na dół, dochodzimy już do kolejnego etapu, w którym Jura zacznie do nas mówić. Stąd też ja na razie się zamknę i słuchajcie dokładnie dialogu, bądź też czytajcie, a w tym czasie będę wybijał bestię. You are a skilled hunter. Adept. Merciless. Half cut with blood, as the best hunters are. Jeśli chodzi o walkę z tymi bestiami, polecam cofnąć się jak najwyżej schodów, albo stać przynajmniej przy podstawie schodów. Bo jak pójdziecie za daleko, to po prostu Jura zacznie was już atakować. A tak to przynajmniej raz, nie ryzykujecie tym, że otrzymacie obrażenie od Jury. A dwa, łatwiej wam po prostu wybijacie całą zgraję tych bestii. Możemy jeszcze raz spojrzeć na Jurę? Przypominam, stoi przy miniganie, jeśli za blisko podejdziemy, zacznie do nas strzelać. W sumie w tym momencie mógłbym wam pokazać, jak to wygląda. Jeśli podejdziemy sobie kawałek za ten posąg, zobaczcie.
Which is why I must stop you. I ten minigun boli. Uwierzcie mi, bardzo boli. Jak tylko wyjdziemy sobie znowu na wolną przestrzeń, strzela do nas. Stąd też musimy chować się za jakimkolwiek właśnie pomnikiem, czy też jakimiś schodami, drzewem, cokolwiek. Możemy iść tutaj w prawo, po schodach na dół, aczkolwiek nie polecam. Bo raz jesteście tam odsłonięci, a dwa nie zbierzecie od razu wszystkiego. Po prostu zalecam cofnąć się do tego pomnika. I w tym momencie zeskoczyć na dół. Troszeczkę HP stracicie, ale nie ma problemu. Po prawej stronie mamy do zebrania odłamek twojego kamienia. A w środku do pokonania zakapturzono bestię, tym razem troszeczkę większą. Ma dużo więcej HP. I ta bestia też ma, moi drodzy, jeden ciekawy inny atak, czyli zaczyna krzyczeć i w ten sposób wzmacnia wszystkie bestie dookoła. W tym ciele mamy kolejny antidotum. To już Gasama wam sugeruje, że tutaj faktycznie jest sporo trucizny. Jeśli wyjdziemy sobie tutaj na górę, możemy zejść po drabinie na dół i progresować dalej level, aczkolwiek na razie nie polecam. Zejdziemy na dół, idziemy dalej. To jest pokój, w którym jest mnóstwo dzbanków. Na początku polecam właśnie wejść i wyjść od razu. Bestie do was przyjdą. Tak jak przed chwilą mogliście zauważyć, jeśli dziura trafi miniganem w te dzbanki, one wybuchają. Jeśli pokonacie przeciwników, zalecam od razu biec, sprintować przy ścianie i tutaj szybciutko zrolować. I poczekać. W ten sposób eksplozja nie chwyci, a on wybije wszystkie dzbanki. Na ciele mamy antidotum. I teraz musimy przebiec tutaj po desce do przodu. Sprintujemy i zatrzymujemy się. Tu jesteście bezpieczni. Po lewej stronie kruki. Polecam wybić. Nie dać się trafić tak jak ja to zrobiłem. Widzicie, to mamy kolejne odłamki. Chodź tu, kruku. Chcę cię zabić. God damn it. Może kamieniem cię? Chodź tu, kumplu, mówię. Jolo. Okej. Okay. I zanim wyjdziecie do środka, tutaj po prawej stronie na samym końcu mamy ognisty papier do zebrania. Dlatego sprintujemy do końca. Podnosimy papier i czekamy. Skończy strzelać, cofamy się, sprintujemy i znowu za ścianę. Czysto. Teraz, po wejściu do budynku po lewej stronie mamy dwóch przeciwników. Nie idźcie na razie tam dalej kawałek, bo tam jest pułapka. Wybijmy na początku te bestie. I przy tych drzwiach wyskoczy na nas bestia, zakopturzona ta większa. W miejscu, w którym ta bestia siedziała ukryta, mamy pierwszy krwawy klejnot tętnień, czyli jest to klejnot, który wzmacnia nam zabarwienie krwi. Służy on do ulepszania broni. Okrągłe krwawe klejnoty są zwykle używane do wzmacniania broni palnej. To jest właśnie ta wskazówka dotycząca tego, że faktycznie to jest do pistoletów i innych tego typu karabinów. Tutaj przy ścianie mamy jeszcze, moi drodzy, antidotum. I teraz, to jest chyba najcięższe miejsce do przejścia. Po części, jeśli wyjdziemy sobie na zewnątrz i cofniemy się, zobaczcie, dziura będzie do nas od razu strzelał. Żeby to jakkolwiek łatwo załatwić, po prostu musimy podbiec do tego drzewka, które tu stoi. Przy tym takim, nie wiem jak to się nazywa w sumie, ogródek czy coś. Po prostu podbiegamy. I tu jesteśmy bezpieczni. W tym miejscu. Nie może do nas strzelić. Mamy tutaj też sporo bestii, dlatego jeśli macie otoczaki, śmiało polecam wykorzystywać. Zanim jeszcze jedna bestia przyszła. No chodź tu. Zaufaj mi, jestem tutaj. Jest też kilku innych przeciwników, jak widzicie. Udają tylko, że śpią. O, już nakłada nam się efekt trucizny, bo dostałem obrażenia od tego pajaca. I tam na samym końcu znowu mamy jeszcze jednego przeciwnika, możemy podbiec. Tu jesteśmy relatywnie też bezpieczni. Dziura nie jest w stanie nas stąd złapać. Aczkolwiek już w tym miejscu jakoś... Czekajcie, tutaj gdzieś w tym miejscu bodajże kawałek. Przy tym mostku może to chyba do nas strzelać. Tak czy nie? A może jeszcze lek, nie? Tu gdzieś kawałek dalej. Nieważne. Przed nami znajduje się przedmiot.
Aczkolwiek są to też, jest też kilka bestii, polecam podbiec, wziąć agro i się cofnąć od razu, żeby dżura was nie trafił. Czekamy, aż do nas przyjdą, zabijamy je. Jeden. Następny. Uleczmy się. I teraz, żeby zdobyć ten przedmiot, biegniemy od razu na początku za posąg. Czekamy, aż dżura się wystrzela. Podnosimy i ten wracamy za posąg. Jest to rosa. Jak skończy strzelać, biegniemy z powrotem do mostku. Tu już słyszeliście, jak ktoś by wyciągał broń. Jest tutaj do pokonania jeden tropiciel, kolejny. Aczkolwiek jego polecam zostawiać, nie ruszajcie go. Ja wam pokażę, w jaki sposób go zcheezować. On jest trudny do pokonania, jest irytujący, stąd też raczej zalecam omijanie z nim walki. On i tak sam się po prostu zabije, uwierzcie mi. Znajdują się jeszcze przedmioty w tym budynku, na samym dole, aczkolwiek do nich dojdziemy właśnie, jak pokonamy tego Huntera i odblokujemy sobie skrót. Będzie wam dużo łatwiej. No wracaj się do siebie, co ty tu kurde do mnie przyłazisz, pajacu? Czekam, aż on zejdzie na dół. Może na razie schowam pochodnie. Zrobimy tak, będzie szybciej. Reset gry, pamiętajcie, zawsze odświeża przeciwników i wraca ich na swoje miejsca własne, główne. Jak tam, wróciłeś do siebie? Tak, ale idzie w naszą stronę, dlatego od razu polecam biec po kładce, nie przejmujcie się nim, biegnijcie do przodu, na lewo i po drabinie na górę, od razu. Nie przejmujcie się nim, zostawcie go w spokoju. Jak mówię, nim zajmiemy się później. I teraz, moi drodzy, dochodzimy do miejsca, w którym znajduje się dżura. Chodząc po drabinie na górę, możemy spotkać dżurę. On od razu będzie do nas agresywnie nastawiony. Stąd też, moi drodzy, jeśli nie chcecie go zabijać, jeśli nie chcecie zabijać dżury, po prostu sobie stąd pójdźcie, nie ma sensu tutaj wchodzić na razie. Wejdziemy tutaj dopiero, gdy wejdziemy od tyłu do Starego Jarnam. Aczkolwiek chcę wam pokazać wszystko, dlatego wam pokażę, jak go zabić w łatwy sposób, dosyć szybki i bezbolesny. Przygotujcie sobie parę pocisków. Upewnijcie się, że macie pistolet założony w lewej ręce i teraz wchodzimy na drabinę na górę. Po drabinie na górę. I teraz tak, gdy wyjdziemy po drabinie na górę, od razu zaznaczamy cel i od razu spamujemy pistoletem, ile fabryka dała w dziurę. Od razu, nie podchodźcie do przodu, nic, tylko po prostu zaznaczamy cel i strzelamy, od razu. Nie zatrzymujcie się. W ten sposób dziura spada na dół. Czekamy, aż pojawi nam się tętnienie krwi. Jeśli otrzymaliśmy, możemy zresetować grę, wyjść i wejść raz jeszcze. I dzięki takiemu resetowi otrzymujemy właściwie całego luta z niego. Mamy odznakę tropiciela beczek z prochem. Tego na razie czytać nie będziemy, bo tak jak mówię, ja chcę to zrobić w inny troszeczkę sposób. I dlaczego w ogóle uciekam się do takiego sposobu, do zepchnięcia go z dachu? Bo on jest cholernie trudnym przeciwnikiem. Naprawdę zadaje mnóstwo obrażeń, mam mnóstwo HP. I jak na ten etap gry, jak na mój level, który jest właściwie 22 dopiero, jest naprawdę ciężko go pokonać. Stąd też to jest jedyny sensowny sposób, który wam polecam. Wchodzimy na górę, spamujemy bronią i tyle. Jeśli wam się nie udało go zrzucić, zejdźcie po drabinie na dół, wyjdźcie z gry, wejdźcie do gry raz jeszcze i ponownie wchodzicie na górę i strzelacie. Ale my, moi drodzy, zostawimy go sobie teraz w spokoju. Niech dżura sobie na spokojnie żyje. Nie musimy go zabijać. A lore, który on nam dostarcza, jest całkiem ciekawy. Wracamy na dół. I teraz, moi drodzy, zeskakujemy sobie tutaj na dół. Zabijamy tą bestię. I przechodzimy do dalszej części levela. Słyszycie te krzyki? Te krzyki, bardziej te modły, takie wycie. Niczym wycie wilkołaków, tylko takie troszeczkę zmutowane. Na dole, jak teraz, nie wiem, czy to dobrze widać. Czy mogę jeszcze odpalić ewentualnie monokular? Tak średnio. Na dole znajduje się sporo bestii. One właśnie się modlą do tego całego, do tego ciała bestii żądnej krwi. To jest właśnie boss, którym będzie się walczyć. I jeśli zejdziemy sobie tak po prostu na dół, bo zobaczcie, tutaj ja zszedłem tak jakby na dach. Tu mamy taką ścieżkę, którą powinniśmy iść. Mamy też kilku przeciwników przygotowanych na nasze tutaj wejście. I weszlibyśmy tymi drzwiami z rozwalonym oknem. Mając te wszystkie bestie na dole,
Wystarczy, że jedna z tych bestii zakapturzonych krzyknie, wzmocni wszystkich dookoła i automatycznie wszystkie te bestie z dołu przybiegną na górę po schodach i będą was bić. Będziecie musieli walczyć z armią naprawdę wzmocnionych i mocnych bestii. Stąd też nie polecam wchodzić tą stroną, tylko pójdziemy sobie górą i wam pokażę jeden mały trik, o którym wielu z was może nawet nie wiedzieć, nawet jeśli ktoś przeszedł Bloodborne kilka razy. Widzicie tu beczkę? To jest beczka z oliwą. Jeśli sobie uderzymy te drewno, to upada na dół, odpala się ogień, jest automatycznie cisza, to raz, dwa, ogień na dole spali większość bestii i trzy, nawet jeśli zostało kilka bestii na dole, to ten ogień pozwoli wam łatwo je zabijać, bo wystarczy stać blisko niego i te bestie nawet was nie będą atakować, mimo że mają kaptur na głowie. To jest naprawdę niesamowita rzecz i to jest jedna z najlepszych rzeczy chyba w Bloodborne. Dobra, jeśli to udało mi się zrobić, możemy teraz kontynuować. Musimy teraz przejść po tej belce. Klasycznie zalecam ostrożność. Ta bestia zaraz na dole będzie krzyczeć, bo już nas wyczuje. Ale nie przejmujcie się tym. Mam do podniesienia wiedzę szaleńca. Idziemy dalej. Chociaż nie w sumie. Nie idźcie dalej, tylko cofnijcie się jeszcze kawałek i zeskoczcie na to drewno. Pod wami. Na tej kładce mamy koktajle Mołotowa. I teraz musimy przeskoczyć na tą deskę po prawej stronie. Tam mamy do zebrania jeden przedmiot. Jest to przedmiot czysto kosmetyczny. Jest to właśnie item, który pozwoli wam ubrać posłańców, więc jeśli nie chcecie go zdobywać, to nie musicie. Aczkolwiek ja wam pokażę, jak zdobyć wszystko, więc tak też zrobimy. Łatwo tutaj spaść i prawdopodobnie spadniecie tutaj kilka razy, stąd też nie przejmujcie się tym, musicie po prostu wejść z powrotem na górę, resztę czas tutaj wejść i przeskoczyć, spróbować jeszcze raz przeskoczyć. Jak to zrobić? Sprintujemy i potem na samym końcu w tym miejscu gałka w prawo i od razu naciskamy jeszcze raz kółko. Nie jest to łatwy skok, aczkolwiek jest do zrobienia, czyli sprintujemy, gałka w prawo i kółko, naciskamy. Jesteśmy na tej kładce. I teraz podnosimy sobie bandaże zakrwawionego posłańca. Zdoba uwielbiana przez nieświadomych posłańców, którzy naśladują opatrunki ofiar plagi, nie zdając sobie sprawy z ich znaczenia. Plamy krwi dodają całości uroku. Powiedzmy, że taki urok. Akurat ta zdoba jest średnia. A zeskakujemy sobie na dole deskę. Idziemy do samego końca i tutaj mamy taką małą, wysuniętą beleczkę. Jeśli na nią spadniecie, to nie stracicie zbyt dużo HP, aczkolwiek czasami ta postać się buguje i spadacie na dół. On też nie przejmujcie się tym. Teraz możemy pokonać te bestie. No i przez to właśnie, że ta cała bestia się pali, to zobaczcie, te wszyscy ci przeciwnicy unikają tego ognia jak trzeba. Możemy na spokojnie sobie je wybijać. Na tym ołtarzu mamy do podniesienia krew rytualną. Jest to potrzebny przedmiot do wykonania rytuałów kielicha. Materiał używany w rytuale świętego kielicha. Jednym z podstawowych elementów używanych do nasycenia świętego kielicha jest ta wciąż płynąca krew. Gdy krew wszystko stopi, wszystko się odrodzi. Do każdego kielicha potrzebujecie krew rytualną, zależnie od jakości kielicha, też taka jakość krwi potrzebujecie. To jest akurat pierwsza, bo jest to potrzebne do wykonania rytuału pierwszego kielicha, którego zdobędziemy właśnie w tej lokacji. A jeszcze jedna bestia na skrzyżu, możemy podejść i ją zabić. Uwaga, nie dajcie się złapać. Za to bestię mamy kolejną wiedzę szaleńca. I teraz wrócimy się na górę, bo po tej stronie, zobaczcie, mamy jeszcze jeden przedmiot do podniesienia. Idziemy na schody. Tutaj od razu skręcamy na lewo i po prawej stronie mamy jeszcze jedną bestię. Ta menda cały czas na was krzyczy. Cholerna. A po drugiej stronie na końcu mamy odłamki krwawego kamienia. Chodzimy jeszcze wyżej. Od razu po lewej bestia. Za bestią
Kolejny antidotum. I tu po prawej stronie jeszcze jedna bestia. A też taki właśnie ciekawy trik, o którym wcześniej wspominałem. Nawet jeśli zabijecie przeciwnika i macie tą szarżę, ten pomarańczowy taki HP, to możecie dalej to ciało atakować. Jeśli wasza broń chwyci to ciało, nawet jak już umarło, to dalej możecie zregenerować sobie jeszcze żyćko. To tak na zapas. I przyjdziemy sobie tutaj jeszcze raz na lewo tym razem. I musimy spaść niżej. Raz. I drugi raz. I tym samym zbieramy ostatni element w tej części. Jest to rosa chłodnej krwi. Możemy skoczyć na dół. I przyjrzeć się tej bestii. To jest właśnie bestia żądna krwi. Z takim bossem będziecie walczyć w tej lokacji. Przechodzimy teraz za ołtarz i kontynuujemy dalej poziom. Już niedużo zostało. Od razu po wyjściu po lewej stronie mamy kroki. Jeśli macie mołotowa, polecam rzucić w środek, jest ich tutaj sporo. Poczekajcie chwilkę, niech podejdą. I można ciepnąć. Myk. Większość tych kroków spalicie. I macie na spokojnie do możliwość podniesienia kolejnych krwawych odłamków. Dwie sztuki następne. W tym miejscu, jeśli spojrzymy sobie na tą kaplicę, to jest właśnie wejście do walki z bossem. Tam znajduje się bestia żądna krwi. Po tej stronie mamy dalszą część starego Yharnam. Tam już będzie sporo tych wilkołaków, tych bestii. Jeden stoi na budynku, on czeka tylko po to, żebyście weszli w tą uliczkę, bo tam jest przedmiot. I po prawej stronie mamy jeszcze dwa wilkołaki, które będą patrolować teren. Na razie stoję w miejscu głównie dlatego, że nie jesteśmy w tej lokacji. Za chwilę tam dojdziemy. Idąc teraz na prawo na maksa, możemy podnieść sobie fiolki krwi kolejne. I tutaj, jeśli wejdziemy sobie drabiną na górę, automatycznie odblokowujemy skrót do miejsca, gdzie była drabina do walki z dżurą. Teraz pokonamy tego tropiciela, który tam biegał. Pokażę wam, jak to zrobić w sposób cheese'owy. Bo ja uwielbiam takie sposoby, jeśli chodzi o walkę z hunterami. Otwieramy sobie przejście. Już słyszycie, że nam do was biega. Wychodzimy na chwilę. Bierzemy go na siebie. I teraz przygotujcie się. Bo to jest ważne. Możecie go nawet zaatakować, jak chcecie. Idzie do nas, automatycznie wracamy do drabiny. Powolutku, nie spieszcie się. Schodzimy. I raz w dół. Jak tylko wbiegnie do środka, to schodzimy raz w dół. I on się zabije. Spokojnie. Nie spieszcie się. No chodź tu. Kumplu. Chodź do wuja, chodź. Raz w dół. Elo. I tyle. I po hunterze. Po pokonaniu otrzymujemy popiół ze szpiku. Jest to genialny przedmiot. Dodatkowy nośnik wzmacniający kulę z żywego srebra. Wedle zapisów z kuźni to specjalny spopielony szpik zebrany w karneru. Z karneru w Hemwick. Niezwykle pożądany przez tropicieli o słabym zabarwieniu krwi, którzy muszą korzystać z potężniejszej broni palnej. Połączenie czegoś takiego i na przykład działa, który znajdziemy, jest genialne. Poza tym tak samo możecie to wykorzystać do walki, moi drodzy, z rozpylaczem płomieni. I wtedy dużo więcej barzy z ognia zadajecie. Naprawdę mega, mega fajny przedmiot. I teraz, gdy udało wam się pokonać tego tropiciela, to możemy zająć się tym budynkiem. Nadal pamiętajcie o tym, że dżura będzie do nas strzelał. Stąd też używajcie posągów jako swoich tutaj osłon. Okej, nieważne, nie ten posąg. Sorry, my bad, nie ten posąg, to miał być posąg dalej. A, goddammit, ale spaliłem to. Sorry! Jeszcze raz przebiegnijmy. Za ten posąg mieliśmy się schować. O, właśnie. To jest kilka kroków. Tam też troszeczkę radziłbym uważać. Kurwa, ty kruku cholerny. No i zginął. O Boże! Pokonany przez kruka po raz kolejny. Ja Boże. I zawsze tak jest, kiedy
nie nagrywam, wszystko idzie jak spłatka. Kiedy nagrywam, zawsze musi się coś spieprzyć, no. A, Boże. Ale dobra. Na szczęście mamy skrót odblokowany, mamy wybitego Huntera, jest spoko. Odzyskamy zaraz nasze tętnienie krwi na ludzi i będziemy mogli kontynuować dalej. Ogólnie to tak jak mówię, no... Największą bączką są tamte kruki. Więc jeśli nie zależy wam w sumie na mołotowach, to możecie użyć mołotowy i szybko je wybijecie. Ja jestem taką straszną cebulą, że zatrzymuję te rzeczy niepotrzebnie. W szczególności, że na bestie kleryka nie zużyłem żadnych. Praktycznie. Ej, tak jak mówię, moglibyście teraz spokojnie sobie biec, zostawić te bestie spokoju. Ale pamiętajcie jedną rzecz, jedna bestia przeżyje i ona może automatycznie za wami pójść. I macie potem dużo trudniej. No chodź tu. No, zeskoczmy sobie jeszcze raz na dół. Musimy odzyskać swoje na początku jeszcze dusze. Dusze, tętnienie krwi. Na początku zobaczmy w ogóle, kto ma nasze tętnienia. Pewnie jakiś kruk frajer na dole. Szczerze mówiąc, to ja nie widzę naszych tętnień. To jest też mechanika w sumie, o której wam wcześniej wspominałem. A jest, jeden kruk ma. Widzicie tego kruka po prawej stronie na dole? Oczka mu się świecą. W przypadku Soulsów, gdy zginęliśmy, musieliśmy po prostu podnieść naszą krew i odzyskiwaliśmy wszystkie dusze. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Raz, jeśli jakiś przeciwnik nie potrafi zyskać tych dusz z powrotem, to po prostu będą leżeć na ziemi. Ale zdarza się też czasami, tak jak tutaj teraz, to jakiś po prostu jakiś przeciwnik może podnieść nasze dusze i musimy go pokonać, aby je odzyskać. No też ja spróbuję zrobić trik z koktajlem. Pięknie. Automatycznie odzyskujemy nasze dusze. Wykorzystamy jeszcze jednego koktajla. Nice. Teraz zeskakujemy raz jeszcze na dół. Tak to powinno pójść. Chowamy się za posąg. Tym jesteście bezpieczni. Te kruki mogą naprawdę sprawić wam trochę problemów, dlatego polecam ewentualnie schować się chyba za tym posągiem. Za tym posągiem chyba miałem się schować. Tak, za tym posągiem. Przechodzimy, biegniemy składki tutaj za ten posąg i walczymy z krukami, bo jeszcze rzucam mołotowy. Teraz my teraz biegniemy prosto. Rolujemy raz. Rolujemy drugi raz. Jesteśmy na sandbole. Teraz wyczyścimy sobie ten budynek. Mamy tutaj do pokonania sporo bestii. Stąd też radziłbym powolutku czyścić. Na ciele mamy fiolki z krwią. Od razu po schodach schodzą kolejne bestie. Możecie użyć motowów też, jak najbardziej. Bestie są wrażliwe na ogień. W skrzyneczce znajduje się gniewny krwawy klejnot. Na górze po schodach, od razu, na tym piętrze mamy do podniesienia... jak ona się nazywała? Karabinowłócznia? Ej, po polsku nie wiem, Rifle Spear. Włócznia karabinowa, o właśnie. Całkiem ciekawa broń, która wymaga od nas posiadania dodatkowo jeszcze 9 punktów zabarwień krwi. Głównie dlatego właśnie, że przy okazji możemy z niej strzelać, co jest ciekawe. Broń prototypowa spełniająca rolę prostej broni palnej i włóczni, stworzona prawdopodobnie na kształt zaginionego oręża z Kanehurst. Do Kanehurst też pójdziemy, jest to opcjonalna lokacja i tam też znajdziemy właśnie Writer Palasz tak zwany. Nie jest to szczególnie wyszukana broń, jedyne co zwraca uwagę to fakt, że jest to jedyna zdradliwa broń palna.
Więc kawałek dalej. Mamy notatkę dotyczącą loru. Czerwony księżyc stoi nisko, a bestie władają ulicami. Nie mamy innego wyjścia, jak tylko spalić wszystko na popiół. To jest informacja dotycząca loru kościoła uzdrowienia, który spalił w cholerę całe to miasto. Szkoda. I na sam końcu mamy kolejny set, jakim jest osmolone odzienie tropiciela. Bardzo fajny set, który przydaje się w walce z kilkoma, z jednym właściwie bossem z DLC oraz z kilkoma bossami w kilichach, w tych dungeonach. Ponieważ posiada 140 odporności na ogień na samej zbroi, jest to zbroja, która ma najwięcej odporności ogólnie na ogień. Plaga, która dotknęła stary Jarnam, została wypleniona przez ogniste oczyszczenie miasta. Wilgotność peleryny oznacza znaczną odporność na ogień. Noszący to odzienie tropili ofiary plagi, które przetrwały szalejące płomienie oraz zapach skażonej krwi. Fajny set też całkiem sympatycznie wygląda. I teraz, moi drodzy, zeskakujemy sobie na dół. Tutaj jest kilka bestii jeszcze. Chowamy się za schodami. Możecie wybijać te bestie, jeśli chcecie, bo musimy podnieść jeszcze jeden przedmiot. Podchodzimy z powrotem pod okno szybciutko, bierzemy przedmiot. Jest to rosa i wracamy z powrotem na schody. Jeśli udało wam się to zrobić, możemy dobiec z powrotem do skrótu. I teraz zajmiemy się już ostatnią częścią Jarnam, bo to mamy wszystko załatwione. Gdyby jeden zgon, to byłoby naprawdę fajnie. Aczkolwiek no, czasami się zdarza. Nawet najlepszym. Kolejna część. Dużo krótsza, dużo w sumie łatwiejsza po części. Mamy sporo dymu. Pamiętajcie, dym to zazwyczaj jest osłona dla innych bestii. Stąd też uważajcie, ponieważ raz, na sam końcu znajduje się Wandering Nightmare, czyli kryształowy jaszczur. Ale wszędzie dookoła są też bestie poukrywane w tym dymie. Stąd też polecam na początku wybijać bestie. Tu jest jedna. Też śpi. Jak tylko zabijemy jedną, już reszta wstaje. I spokojnie, nawet jeśli ucieknie wam jaszczur, to możecie spokojnie wyjść z gry, wejść do gry raz jeszcze i się jeszcze raz zrespi. Jeśli nie opuścicie, nie przyjdziecie sobie mniej więcej gdzieś tak tutaj do połowy tego asfaltu. Do połowy tej tutaj podłogi, to jaszczur wam nie ucieknie. Teraz podbiegamy sobie do końca i atakujemy jaszczura. Dzięki temu uzyskujemy kolejne odłamki. Możemy iść dalej. I teraz dochodzimy do kolejnej części. Tutaj już są bestie, te wilkołaki. Stąd też pochodnie możecie wyrzucić, na razie wam nie będzie potrzebna. Po lewej stronie od razu mamy do zabrania przedmiot. Jest to ostry koktajl z krwi. A jeśli pobiegniemy sobie na prawo prosto, to mamy kolejne odłamki krwawego kamienia. I ta brama, jak widzicie, nie otwiera się z tej strony. Jest to właśnie przejście, które musimy dojść, aby porozmawiać z dziurą od tyłu. Nie jest to trudne, znaczy inaczej jest, bo za tą bramą jest bezpośrednio boss. Jest on całkiem trudny, ale no ja wam pokażę, jak go zrobić dosyć łatwo. I też dosyć niedługo zrobimy sobie tą część i przy okazji pogadamy z dziurą, żeby zakończyć całe stare Jarnam. Jedna bestia już do nas tutaj idzie, bo właśnie jedna tutaj patroluje pod samą bramę. Stąd też musimy z nią zawalczyć. Klasycznie możecie baitować ten cios, uderzyć w plecy i zabijać. Tutaj już tych bestii jest kilka, stąd też nawet jesteście w sumie dużo mocniejsi. Nie musicie się jakoś super przejmować walką z nimi. Pamiętajcie, że te wilkołaki też możecie parować. Jeśli wam jest łatwiej, śmiało. I to jest też dobre miejsce, żeby, moi drodzy, farmić. Bo z tych wilkołaków możemy drobić nie dość, że sporo dusz, to raz, a dwa, możemy dropnąć odłamki krwawego kamienia. I nie tylko te zwykłe, pojedyncze, ale i też podwójne, które pozwolą nam ulepszyć broń na plus 6. Szansa na drop jest mniejsza, aczkolwiek da się to zrobić. Więc kawałek dalej, od razu idziemy sobie na lewo. Tutaj znajduje się na budynku właśnie ten wilkołak. Możecie śmiało rzucić w niego mołotowem, możecie rzucić w niego otoczakiem, albo po prostu wejść do uliczki i od razu z niej wyjść. On spadnie na dół i atakujemy. Na końcu uliczki znajduje się grudka krwi bestii w sztukach 6. To jest właśnie pierwsze miejsce, w którym znajdziecie tą grudkę. Chyba że wcześniej udało wam się zdropnąć ją z wilkołaka. Mamy już 7 sztuk. Mega, mega przydatny przedmiot. Mega, mega mocny. Więc kawałek dalej.
Mamy taką latarnię. To jest też pułapka. Podchodzimy, cofamy się od razu. Skoczy wilkołak. Jeśli wejdziemy sobie w to samo miejsce, z którego ten wilkołak wyskoczył, tutaj możecie wyjąć pochodnie. Nawias po lewej stronie mamy antidotum, a na schodach będzie bestia. Jedna. Jeden kawałek dalej. Możemy skręcić sobie na lewo, wychodzimy na balkon, po prawej stronie bestia. A tu w rogu znajduje się kolejny odłamek. I jeśli wyjdziemy sobie praktycznie na samą górę, to mamy bramkę. To jest, moi drodzy, właśnie skrót, o którym wam wspominamy na samym początku Starego Yharnam. Idąc tutaj do przodu, wychodzimy sobie po schodach na górę, po drabinie i jesteśmy przy lampie. Więc jeśli chcecie teraz wrócić, wydać swoje dusze, wydać swoje tętnienia krwi, zdecydowanie jest to dobry moment. Wejdźmy sobie jeszcze kawałek wyżej, ponieważ mamy tutaj do zrobienia kolejny ognisty papier. I teraz możemy sobie zejść na dół. To już mamy załatwione. Progresujemy dalej level. W tej ulicy klasycznie, jeśli widzicie dym, to prawdopodobnie jest tam przeciwnik ukryty. I tak też tutaj jest. Nieważne, jakbyście się skadali, on zawsze będzie krzyczał. I tym samym wzmocni jednego wilkołaka, który tutaj się znajduje. To jest też coś, co jest nie do uniknięcia. Tego wilkołaka już po prawej stronie słychać. Polecam go zabić, bo może was gonić i będzie wam ciężko. Aczkolwiek pamiętajcie, są dużo mocniejszy. Ma więcej HP, zdaje więcej obrażeń. No i jak widzicie, na jednego ciosa praktycznie pół HP mi zadał. Ma czerwone oczy. Właśnie ta bestia, która tam stała w tym dymie, wzmocniła go. Przed samym wejściem po schodach, po prawej stronie mamy pociski, 10 kul. I tutaj, na drodze, będzie znajdował się kolejny kryształowy jaszczur, dlatego zalecam bieganie. Szybko sprint do schodów, zabijamy jaszczura. Jak go trafię? Kolejne odłamki. I po schodach na górę, po lewej stronie mamy jeszcze znaki odważnego tropiciela. I to już było tutaj tyle. Mimo że jest to naprawdę sporo miejsc, gdzie można było coś ukryć, nic więcej tutaj do podniesienia nie ma. No i została tak naprawdę jeszcze nam kaplica z bossem oraz przed kaplicą dwa przedmioty do podniesienia. Są tu rosy, zarówno po prawej, jak i po lewej. Jest też kilka bestii, które warto zabić. Bo po prostu jak będziecie zbierać itemy, to na was się rzucą. Po prawej stronie możemy przyzwać sobie Alfreda do walki z bossem. Jeśli jest on dla was zbyt ciężki, nie dacie rady w żaden sposób go pokonać, śmiało możecie go przyzwać. To was będzie kosztować jeden wgląd. Polecam podejść od razu na samym początku do samego płotu i rozglądać się uważnie. Prawie mamy jedną bestię. Tutaj jest właśnie rosa. I zaraz za rosą przy drzewie mamy kolejną bestię. Menda jeszcze mi uderzyła nóż, cholera jasna. Po tej stronie wszystko, teraz idziemy na drugą stronę. Ponownie podchodzimy do płotu. Mamy jedną bestię. I kolejną rosę. I teraz pozostaje nam tylko pokonać bestię żądną krwi. Ona już sobie tam stoi, czeka na nas, aż wejdziemy i zajmiemy się nią. Moi drodzy, następnym bossem jest bestia żądna krwi. Jeśli chodzi o to bestię, to klasycznie jak to każda bestia jest wrażliwa na ogień, jest wrażliwa na broń ząbkowaną, stąd też jak się macie rozprowacza, bądź też włócznie piły, będziecie zadawać więcej obrażeń. Jeśli odpalicie sobie papier ognisty, będziecie zadawać więcej obrażeń. Będziecie rzucać mołotowy, również zadacie sporo obrażeń z samego mołotowa. I też, z racji tego, że jest to bestia, to działa na nią ostry koktajl z krwi. Dzięki czemu właśnie za pomocą tego koktajlu można właściwie scheezować tego bossa, po prostu rzucacie go w kąt i ten boss wam nic nie robi, tylko cały czas atakuje ten koktajl. Pokażę wam też to właśnie, na jakiej zasadzie to działa. Poza tym przydadzą wam się również antidotum. Ta bestia dosyć mocno zbija, nakłada na nas truciznę, jeśli faktycznie przechodzimy między fazami.
Teraz, jeśli chodzi o bestię żądną krwi, ma też trzy fazy. Tutaj fazy nie zmieniają zbytnio stylu walki tej bestii, tylko dodają niektóre elementy takie mniejsze i troszeczkę przyspieszają tą walkę. O co dokładnie chodzi? Podczas pierwszej fazy ona będzie miała po prostu najzwyczajniej w świecie zwykłe ataki pazurami. Może nas atakować z lewej do prawej, może nas atakować takim troszeczkę mocniejszym ciosem z prawej do lewej. To wszystko w birolu będziecie mniej więcej widzieć, jak to wygląda. Może ewentualnie nas jeszcze złapać i stąd też uważajcie na ten cios. Jeśli zauważycie, że bestia tak naprawdę patrzy się na was, dwie łapki ma mniej więcej koło swojego ciała położone na ziemi prosto i tak jakby stoi przez pół sekundy w miejscu, to jest oznaka dla was, że będzie na was skakać. Stąd też polecam od razu automatycznie rolować na lewo i do przodu. Poza tym jest tylko atakowanie pazurami. To ciężko też jakoś konkretnie opisać. I z każdą fazą będzie coraz szybsza. Mniej więcej 33% HP trzeba zbić, aby weszła w kolejną fazę. I wtedy usłyszycie po prostu taki potężny krzyk. Jeśli usłyszycie krzyk bestii, znaczy, że ona weszła w drugą fazę. W drugiej fazie będzie szybsza. Będzie częściej atakować, będzie szybsza. Będzie bardziej agresywna i bardziej nieobliczalna. W trzeciej fazie zaś, kiedy krzyknie po raz kolejny, dodatkowo jeszcze będzie miała co jakiś czas puszczała taki wybuch trucizny i on na was nakłada dosyć szybko truciznę. Co jest ważne, w momencie gdy ona wybuchnie tą trucizną, warto odejść na drugi koniec pomieszczenia, bo jeśli ona wypluje tą truciznę z siebie, zrobi taką chmurę, która jest prawie niewidoczna i jak będziecie w niej stać, to bardzo szybko ta trucizna wbije się do samej góry i będziecie szybko tracić zdrowie. Stąd też raczej zalecam, jeśli właśnie widzicie ten wybuch tej trucizny w trzeciej fazie, słyszycie krzyk, odsuńcie się na drugi koniec pomieszczenia. Jak unikać tych ataków? Bo tak w sumie mówię o tych atakach, a nawet nie mówię jak unikać. No i to jest właśnie jeden sposób na pokonanie bestii żądnej krwi. Wystarczy trzymać się bardzo blisko niej i cały czas iść w lewo. Tak, cały czas iść w lewo. Nie musicie rolować, nie musicie unikać, wystarczy iść w lewo. Wyobraźcie sobie, że bestia żądna krwi to jest po prostu filar. Jeśli zaznaczycie sobie na niej cel, musicie cały czas iść do niej, cały czas iść w jej stronę, do przodu i cały czas skręcać w lewo, jak widzicie jakikolwiek atak. I to wam wystarczy w zupełności. Nie trafi was praktycznie żadnym atakiem. Naprawdę, uwierzcie mi. Pokażę wam tutaj, nie będę praktycznie unikał. Będę cały czas szedł do przodu i na lewo. Będę unikał tylko i wyłącznie te skoki jej na mnie. I tyle. Nie ma nic trudnego. Wystarczy iść do przodu i na lewo. Cały czas. Nawet jeśli macie w sumie gdzieś tam możliwość ewentualnie włączenia sobie na YouTubie piosenki, to sobie włączcie piosenkę Beyoncé To the left, to the left. I będzie wam dużo bezpieczniej, dużo łatwiej unikać tych ciosów. Poza tym, tak jak mówię, no możecie strzizować tego bossa, rzucając koktajle w kąt pomieszczenia i będzie wam dużo łatwiej. Dlatego jeśli chcecie to robić, jeśli chcecie czyzować, to polecam używać sobie ognistego papieru, ewentualnie jeszcze grudki krwi bestii, bo będziecie bić dużo, dużo więcej obrażeń po prostu i spamujecie, ile fabryka dała. Dobra, ja wam pokażę na szybko na początku, jak to zrobić przy pomocy czyzowania i rzucania koktajli, a potem pokażę wam, że ta bestia to jest banalny boss i wystarczy trzymać się cały czas za nią i skręcać na lewo. I tyle. Dobra, let's go. Odpalamy sobie papier praktycznie po wejściu od razu do pomieszczenia, wybieramy sobie koktajle, biegniemy na sam koniec i na prawo. I rzucamy koktajl w kąt. Bestia sobie tam podejdzie i zobaczcie, nawet nas nie atakuje. Możecie śmiało ją atakować. Rzucamy kolejny koktajl. Bestia znowu to atakuje. Rzucamy kolejny koktajl. I to jest cheezowanie właściwie bestii żądnej krwi. Na czas ją atakujecie, robicie z nią co chcecie. Wchodzi w drugą fazę. Jeśli chcecie cheezować, śmiało polecam w ten sposób. Teraz wam pokażę, że ta walka wcale nie jest trudna. Do przodu i na lewo. Czasami możecie otrzymać obrażenia, ale nie martwcie się tym, uleczcie się po prostu. Do przodu i na lewo. To był grab. Trzymamy się za nią. Do przodu i na lewo. Nie możemy niczym trafić. Trzymamy się za nią.
No i teraz tylko wystarczy atakować. Do przodu, na lewo. Do przodu, na lewo. Wszystko unikać. Totalnie wszystko. Przy grabie polecam rolować na lewo zawsze. Bo to jest niebezpieczne, najzwyczajniej w świecie. Niefortunne, ale spokojnie. Chodzi w trzecią fazę. Używam antidotum, jeśli trucizna została nałożona na nas. Uleczmy się na spokojnie i znowu. Ta sama taktyka, do przodu na lewo, tylko teraz mam chmurę trucizny. Starajmy się trzymać z daleka od tego miejsca. Czasami może wam trucizna wchodzić na was, bo ona też wypuszcza z siebie truciznę, ale to nie jest żaden problem. Do przodu i na lewo. Cały czas. Idźcie w jej stronę po prostu. Odsuwamy się, bo uderza truciznę. Na drugi koniec pomieszczenia. I czekamy, że do nas przyjdzie. Do przodu, na lewo. Możemy uderzyć wzmocniony cios. I kończymy bestię. To była bestia, żadna krwi. Prosty boss. Bardzo, bardzo prosty. Tak jak mówię, możecie cheezować. Możecie cheezować, rzucając cały czas ostre koktajle w ścianę i praktycznie mając 7 koktajli zabijacie bossa. Jeśli do tego jeszcze wykorzystacie sobie ognisty papier, czy też grudkę krwi bestii przy okazji naraz, z papierem razem, to macie naprawdę bardzo, ale to bardzo prostą walkę. Nie macie się niczym martwić. Nie macie się czym martwić właściwie. Po jej pokonaniu otrzymaliśmy ptumeryjski kielich. Rytualny kielich znaleziony w kościele dobrego kielicha. Użyj w trakcie rytuału na ołtarzu w grobowcu. Weź nietropiciela, aby złamać pieczeń starego podziemnego labiryntu. Kielich ten odkryje grobowiec bogów. Pozwól krwi nasycić żądzę tropiciela i weź udział w komunii. O tym właśnie kielichu wspomina nam German w Śnie Tropiciela. Zanim jeszcze stąd uciekniecie, na samym końcu, zaraz za ołtarzem, moi drodzy, znajduje się jeszcze kolejny zestaw antidotum, polecam sobie wziąć. Na zapas wam się przyda też na późniejszy etap gry. I tak naprawdę to by było tyle. Warto jeszcze wspomnieć, moi drodzy, że ten boss jest całkowicie opcjonalny, nie musicie go robić. Jeśli chcecie tylko i wyłącznie przejść grę, ale jeśli potrzebujecie platyny, czy też chcecie zdobyć platynę, no to wtedy musicie go zabić. Każdy boss to jest achievement w tej grze. Plus jeszcze to, że mając kielich, dzięki niemu możecie zdobyć kolejne kielichy. I jeden achievement polega na tym, aby zabić właśnie królową Yharnam w ostatnim kielichu. To wam też pokażę, ale dopiero na samym końcu serii. Dobra, moi drodzy, to by było tyle. Udało nam się ukończyć stare Yharnam, udało nam się pokonać bestię żądnokrwi. A teraz nam pozostaje tylko pójść na rewir katedralny i przejść kawałek dalej, wyczyścić ten cały rewir. Dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że was czegoś nauczyłem. Ja, moi drodzy, się z wami żegnam, idę negować dalej. Na razie, trzymajcie się, cześć.